Cześć, jestem Ola. W tym roku wybieram się na warsztaty Film Spring Open i to będzie mój drugi raz. Ostatni raz byłam 5 lat temu. Jak jeszcze nie skończyłam wtedy 18 lat, skończyłam je podczas warsztatów. I byłam chyba najmłodszym uczestnikiem wtedy. Bardzo byłam zapasjonowana filmem i właściwie to jeszcze byłam wtedy w liceum. I pierwsze warsztaty, na które się zapisałam, były z profesorem Sławomirem Idziakiem, które były bardzo ciekawe. To był prawie Acting for Film. Ale podczas warsztatów, tam była taka ulotka, pamiętam, i zobaczyłam na tej ulotce, że są warsztaty animacji. I wtedy dla mnie animacja była jak taka enigma i to było takie magiczne. I mnie gdzieś tam jednak zawsze w głębi fascynował ten świat i chciałam spróbować tego, mimo że nie miałam zupełnie pojęcia zielonego o tym, jak wprawiać się takie rysunki w ruch. I pamiętam, że podeszłam wtedy do sali komputerowej na warsztaty do Kamila Polaka. I tam pamiętam, że na tych warsztatach w tym pokoju nikogo nie było. I się zastanawiałam, czy to w ogóle jest tutaj. Podeszłam do Kamila i on mówi, że tak, że to są warsztaty, ale każdy jest gdzieś tam porozsypywany po festiwalu, ponieważ tam jest mnóstwo ludzi i on naprawdę jakby tętni życiem i każdy gdzieś tam miał swój kącik znalazł i rysował swoją animację. No i się zapytałam, czy Kamil mnie może nauczyć animacji nieśmiało. On na mnie spojrzał i się zapytał, a czy mam pomysł? No i miałam gdzieś tam jakiś pomysł, także w 6 dni Kamil pomógł mi, tak naprawdę no, nauczył mnie całego programu After Effects. I dzięki niemu zrobiłam swój pierwszy film animowany. I tak naprawdę ta animacja pomogła mi się dostać na studia za granicą, ponieważ była główną częścią mojego portfolio. I gdzieś tam w mojej tej podróży skończyłam na kierunku animacji. I teraz po studiach wróciłam do Polski na chwilę i bardzo, bardzo mi zależało, żeby jeszcze raz odwiedzić Film Spring Open. To jest taki chyba festiwal, do którego jak już raz się pojawisz na nim, to ciągnie cię, żeby wracać z powrotem. Także teraz jestem w grupie animacji profesora Mariusza Wilczyńskiego i już zaczęliśmy już robić, pracować nad swoimi projektami. Już miesiąc ponad przed warsztatami. Także już mam gdzieś tam projekt w głowie i sobie nad nim pracuję. Nie mogę się doczekać, żeby znowu się pojawić na FSO. I co mogę jeszcze dodać? No, oprócz aspektów warsztatów samych i tego, czego można się tam nauczyć, sama obecność tam jest bardzo inspirująca, ponieważ każda osoba dzieli z Tobą tą pasję do filmu, do opowiadania historii, do pokazywania i ujmowania pięknych obrazów. Także jednak pamiętam, że ja bardzo wtedy się czułam taką częścią tej rodziny FSO i użyłam słowa rodziny, ponieważ Film Spring Open już chyba działa od ponad 15 lat. I gdzieś tam wydaje mi się, że mnóstwo osób to po prostu no, chce wracać. I wraca co roku i jest to no, wspaniałe miejsce spotkań, rozmów. Oprócz warsztatów są wykłady, są screeningi filmów. Pamiętam, że te filmy zawsze były dobierane bardzo ciekawe. No, pała energią to miejsce. Miejsce jest też piękne, jest przecudowne na takim wzgórzu. No i brakuje mi słów, żeby opisać tą atmosferę. No, trzeba po prostu się wybrać i to zobaczyć samemu, przeżyć na oczy i zarazić się tą iskierką w FSO. No i co, trzeba się przekonać na własne oczy. Także kupujcie bilety i widzimy się już na FSO za tydzień. Także cześć!